to się stało i na czym polegają te, no ogólnie widać, że na czym polegają, prawda? Ale niech pan powie, czy to jest jakaś konkurencja już międzynarodowa, że tak powiem? Oczywiście, są organizowane mistrzostwa Europy w tej chwili w kartingu. Tu nawet mamy wicemistrza Europy, o tutaj Tomasz Szpalek. Tak? Tak. No, są organizowane generalnie na świecie zawody. Czy na przykład te zawody tu w Sandomierzu, to jest zadany temat, tak? Konkretny? To jest, tak. To jest trzy konkurencje, to już jest trzecia, były dwie, czyli tak, jedna ojciec Mateusz i miasto Sandomierz, to jest temat przewodni. Druga konkurencja rzeźba przy jabłkach, no i ostatnia freestyle, czyli temat. Styl wolny. Tak, styl wolny, każdy sobie ustala temat i robi. I pan później będzie to oceniał, czy jeszcze ktoś z panem? Nie tylko ja, 5 osób jest w komisji. W komisji. I pan jest sędzią już takim, jakim, międzynarodowym, tak? Nie, no może akurat nie, generalnie tutaj krajowym. I to się nazywa carving? Tak jest. I skąd, co to znaczy, co to za słowo? Jest angielski oczywiście. Czyli cięcie, rzeźba, ścinanie. Aha, rozumiem. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Podpatrzymy tutaj, i ilu zawodników jest? 6, tak? 6 na tą chwilę, tak jest. Tu jest pan Grzegorz Gniech, tak? Temat pracy trzeciej, egzotyczna cukinia w kompozycji z dynią. Tu jest pan Tomasz Spalek. Temat bukiet kwiatów. A tutaj jest Paweł Sztenderski. Wariacje kwiatowe pod białymi ptakami. A teraz aha, ptaka, pani. To znaczy tu są wariacje, tak? No tutaj to nie, teraz nie, a teraz będą ptaki, tak? Tam jakiś ptak się... No biały, no to będzie... Biały, tak. Albo gołąb, albo papuga, albo coś takiego. Albo coś takiego, tak. No trzeba mieć dobrą rękę, żeby to tak wszystko, prawda, precyzyjnie powycinać. Pan Piotr Kwiatek wycina coś w stylu wolnym, tak? Tak jest. Jakiś kwiatek, o. Pan Kwiatek robi kwiatek. Zgadza się, dokładnie tak. A Piotrze, skąd pan przyjechał do Sandomierza? Kościan, koło Poznania, Wielkopolska. Kościan? Tak. No, wiem gdzie to jest. A tutaj jest pan Sebastian Ługowski. I coś będzie butterfly, tak? Jakiś tak, motylek, tak? Skąd pan przyjechał do Sandomierza? Z Poznania. Z Poznania, a jednak tylko tu Wielkopolska tutaj siłą wielką jest. A tutaj jest pan Piotr Nowak, letnia kompozycja. A pan skąd przyjechał, panie Piotrze? Z Moskowa koło Krakowa. O, Małopolska, tak. Też jest reprezentowana. Zobaczycie ładne.